Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Dzisiaj przyszła do mnie przesyłka, w której dostałem takie oto coś. Raczej rozpakowałem już przedmioty, które tutaj się znajdują, a będzie to rozpakowanie Game Boy Advance Pack, czyli paku z gadżetami do Game Boya. Tak oto prezentowało się opakowanie. Blister. Opla. I teraz po prostu zademonstruję wam, co przyszło do mnie w takiej paczce. I tak, pierwszą rzeczą jest futerał na konsolę Game Boy Advance. Prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Ja tak w ogóle za tą paczkę zapłaciłem jedyne 15 zł, więc ja jeszcze tutaj mam parę rzeczy, które są naprawdę przydatne. I w tym futerale, nie będzie za bardzo widać, to po prostu włożę te rzeczy. Między innymi możemy zmieścić, hopla, dwie gry w takich oto gumkach, by nam nie wypadły, oraz samą oczywiście konsolę. Opla. Tak to się prezentuje. Jest to naprawdę bardzo przydatny gadżet. Konsola nam się nie zniszczy przy przewożeniu. Coś mi o... O, konsola nam się nie zniszczy przy przewożeniu. Prezentuje się naprawdę świetnie. Opla. Kolejną rzeczą, jaką dostajemy, jest takie oto opakowanie na jedną grę na Game Boy Advance. Tylko to się prezentuje, Made in China, ale czego chcieli za 15 zł, plus tutaj jest taka kiepawa naklejka na tym, którą łatwo zedrzeć. Opla. Kolejną rzeczą jest naklejka na naszą konsolę. Tak oto się prezentuje nasza naklejeczka. O właśnie. A po nie nakleję, ja przyłożę ją do konsoli. No tak będzie się prezentowało to po naklejeniu mniej więcej. Ale nie chcę oszpecać mojego Game Boya. Wolę go takim, jakim jest. Kolejną rzeczą, której nigdy tak naprawdę nie rozumiałem, jest to nakładka na ekran. Tutaj takie dwa bolce wystające, zaczepiamy o te dwie wypustki i dzięki temu mamy taką zakrywkę na ekran, którą można po prostu odgiąć. Tak jak dla mnie to zawsze był bezużyteczny gadżet. Opla. Kolejną już taką bardziej przydatną rzeczą jest klapka na baterię, do której mamy od razu przymocowane baterie. Tutaj mamy też oczywiście tutaj izolację pierścieni, tylko jak mówiłem, te naklejki są kiepawe. Ale kupiłem to dlatego, bo mam w cenie 15 zł futerał i baterię oraz coś jeszcze, na czym najbardziej bardzo mi zależało. Tutaj zajmujemy więc naszą klapkę od Game Boya. Montujemy nasz battery pack. I tutaj możemy ładować w tym porcie konsolka albo grać pod zasilaczem właśnie. I tutaj mamy zasilacz też z naklejką z Władcy Pierścieni. Taka to się prezentuje. I taka to prezentuje się nasz Game Boy już z zamontowaną klapką z Władcy Pierścieni. Hopla. Tutaj mamy kolejną rzecz, jest to lampka do konsoli. Wpinamy ją w ten oto port. Ramka jest jak... O, tutaj mamy Saurona. Dobra, włączę moje Pokémony, żeby zademonstrować, jak to działa. Teraz może nie będzie tak widać efektu, na chwilę wyłączę lampkę. O właśnie, i tak ma działać nasza lampka, by w nocy widzieć coś na ekranie naszego Game Boya. I tak sprawdza się naprawdę dobrze, chociaż mam ostatni gadżet, który prezentuje się o wiele lepiej w tej roli niż nasza lampka z Sauronem, z naszym okiem, bez powieki. Ostatnim gadżetem będzie... O, proszę. Jest to lupa. Lupa, która jak tutaj się przybliżymy, ma włącznik i wyłącznik. Opla, byśmy mogli włączyć podświetlenie, które zauważyłem dopiero po zamontowaniu na Game Boya. O, bo tutaj mamy klapeczkę, do której możemy włożyć baterię, by mieć podświetlenie. A więc zamontuję ten gadżet na konsolę.
Tutaj mamy takie zaczepy, które zahaczamy tutaj o te śruby z tyłu konsoli. Opla, wyjmę na chwilę kartridż. Opla. Teraz wystarczy to o, tutaj na zaczep włożyć. Włożyć naszą grę. Jeszcze tylko o. Nam kamerka ładnie złapała. I tak oto prezentuje się nasza konsolka po założeniu tego gadżetu. I teraz o, robimy jeszcze tak. I tutaj mamy zamontowane dwie małe lampeczki. Teraz zdemonstruję Wam efekt. Dobra, najpierw uruchamiamy naszą lampkę. Prezentuje się to wtedy tak. Uruchamiamy naszego Game Boya. I o wiele przyjemniej gra się naprawdę na tym akcesorium, chociaż jest trochę duże. Trochę duże, no. Jest naprawdę sporych rozmiarów po rozłożeniu, lecz naprawdę w nocy, jak widzicie, spełnia się świetnie, szczególnie, że naprawdę wizualnie powiększa ekran. Wy tutaj zobaczycie, w kamerce nie zobaczycie różnicy, ale naprawdę jest różnica dzięki tej lupie i dzięki temu podświetleniu gra się naprawdę świetnie w nocy. I taki oto pak gadżetów przyszedł do mnie. Wszystko kosztowało mnie 15 zł. Czy było warto? Tak, było warto, bo za 15 zł dostałem między innymi właśnie lupę z podświetleniem. Samo podświetlenie, gdyby lupa okazała się za toporna w niektórych miejscach. Oraz pokrowiec. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć, trzymajcie się.